z nami kolejni zwycięzcy, tym razem kategoria junior. Kasia Sawicka, Ernest Greńczuk i Adam Micał. To jest wasz czas. Chciałbym, żebyście się podzielili z nami swoimi refleksjami po tej imprezie. Adam. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować, że zaprosili mnie organizatorzy zawodów na te zawody Dolnego Śląska. Starałem się jak mogłem, udało się, inni zawodnicy naprawdę nie odpuszczali. Ernest? Mogę powiedzieć, że to, co ja teraz robię, to jest moja pasja. I przyznam, jeździliśmy wszyscy razem, bo miałem bardzo trudnych zawodników. Bardzo trudno było ich pokonać, nie pokonać, tylko z nimi walczyć. Tak mogę powiedzieć. Walka była bardzo wyrównana. No i każdy dał z siebie 120%. Kasia? Ja przede wszystkim chciałabym podziękować mojemu tacie, bo bez niego nie byłoby mnie tutaj teraz i nie byłoby mnie tutaj jakiś rok temu. Także chyba to wszystko, co chciałam powiedzieć. No ale jak oglądałem tą waszą finałową walkę, to przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem twojej jazdy. Widać było nawet przez szybkę kasku twoją determinację w pogoni za rywalami. A co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby wystartować w kartingu halowym? Dlaczego karting, a nie inna dyscyplina? Myślę, że to mi najbardziej pasowało. Myślę, że też w jakiś sposób mam do tego talent i myślę, że ten talent chciałabym rozwijać. Świetna odpowiedź. Mam jeszcze do Adama pytanie, bo to nie jest twoje pierwsze zwycięstwo tutaj na Wrocław Racing Center. Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu w Winter Cupie, też zwyciężyłeś. No tak, akurat nie wtedy był Adam Szydłowski, który jeździ w wyczynie i jest bardzo dobrym zawodnikiem. A dzisiaj było łatwiej czy trudniej? Trudniej, zdecydowanie trudniej. Ernest, kiedy zobaczymy cię po raz kolejny tutaj na hali? Tutaj cały jestem na treningu co najmniej 3 razy w tygodniu. W sumie do jazdy skłoniło, to było tak, że zaczynałem od tego, że jeździłem za oceny. Piątka ileś tam było minus i tak coraz więcej. No to musisz mieć świadectwo z flagą w takim razie. Tak. W tamtym roku zacząłem jeździć w szkółce i tak coraz więcej zacząłem trenować i tego się w sumie zaczęło. No bo Adam jest kierowcą już wyczynowym z licencją, a kiedy was zobaczymy na wyczynowym torze? Nie usłyszałem pytania. Kiedy was zobaczymy na wyczynowym torze? Sam nie wiem, ja z wielką chęcią mogę przyjechać, ale no, to zależy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. To byli najlepsi kierowcy kategorii junior Mistrzostw Dolnego Śląska na Wrocław Racing Center, a my za chwileczkę porozmawiamy z najstarszą grupą zawodników. Dziękuję bardzo.